Większość osób, które bierze tego typu finansowanie, nie zamierza w przeciągu najbliższego roku, dwóch, trzech wymienić siebie na innego menadżera, a mi się wydaje, że jednak aż tak szybko się nie rozwijam. Jako menadżer, jako nie wiem, choćby, no, nazwijmy to jako menadżer, nie? Czy osoba zarządzająca biznesem. Wydaje mi się, że mój rozwój nie jest na tyle szybki, żebym był w stanie tak szybko, skokowo zwiększać skalę organizacji, skalę biznesu i tak dalej. Dziś w Greg Albrecht Podcast Jakub Pawelski, twórca aplikacji Live Kit. Cześć Kuba. Cześć Greg, dzięki za zaproszenie. Cieszę się, że tutaj jesteś, bo mam nadzieję dowiedzieć się dużo na temat tego, kim jesteś i co robisz, i tego, że przekażemy to różnym słuchaczom. Powiedz na początek może o Live Kit. Dlaczego stworzyłeś aplikację, którą wspierasz przedszkola i nie tylko? Jasne. To o tym dlaczego, to może za chwilę. Na razie mniej więcej co to w ogóle jest za aplikacja. Bo mimo tego, że część systemu dotyka dość dużej części społeczeństwa, to ta korowa wartość naszego systemu jest dosyć back-office'owa, przez co jakby myślę, że większość ludzi może kojarzyć LiveKida z czymś, czym on zupełnie nie jest, albo z jakimś małym wycinkiem. Więc my tak naprawdę dostarczamy oprogramowanie do zarządzania żłobkiem i przedszkolem. Dosyć kompleksowo, od komunikacji z rodzicem, przez płatności, mechanizmy rozliczeń, na fakturach, raportach i grafikach pracowników kończąc. Czyli taki system ERP, jaki pewnie większość słuchaczy może mieć w swoich firmach, tylko skrojony na miarę przedszkola czy żłobka. No i oczywiście ze strony rodzica to wygląda zupełnie inaczej, bo to jest miejsce, gdzie on może się dowiedzieć, co się działo z dzieckiem w ciągu dnia, odwołać jakiś posiłek, zaplanować nieobecność, przeglądać zdjęcia z wycieczki, czyli takie jakby okienko na świat, czy okienko na to swoje dziecko, jeżeli oddaje na 8 godzin dziennie do żłobka i przedszkola. Dla nauczyciela to jest taki bardziej system operacyjny, czyli to jest dla niego dziennik, gdzie sobie wszystko zaznacza, wszystkie godziny przyjścia, wyjścia, gdzie może się komunikować z rodzicami. No a w części tej administracyjnej dla dyrektorów, właścicieli, no to już tak jak mówiłem. Taki typowy system ERP, oczywiście skrojony na miarę małego biznesu w tej konkretnej branży. Może zanim w takim razie powiesz, skąd to się wzięło, to jeszcze chciałbym zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób doszło do tego, że koncentrujecie się na tak wąskiej grupie klientów. No generalnie można pójść w dwie różne strony. Można albo tworzyć software horyzontalny, albo wertykalny. Plusy, minusy każdego z rozwiązań pewnie można by długo wymieniać. Dorabiałbym teorię, gdybym powiedział, dlaczego poszliśmy wertykalnie, że uważamy, że wtedy można się bardziej skupić na potrzebach tego klienta, bo jest łatwiejszy do zdefiniowania, jego profil jest oczywisty, potrzeby. To akurat wynikło przez przypadek, natomiast powód, dla którego ciągle zostajemy w tym jakby podejściu wertykalnym, jest taki, że naprawdę wtedy można zrobić all in one. W sensie można naprawdę od A do Z zadbać o potrzeby takiego klienta, bo gdybyśmy już poszli segment wyżej do na przykład szkół, to już by się troszeczkę zwiększył wachlarz potrzeb. Byłoby bardzo trudno na przykład robić roadmapę produktową, czy bardzo trudno byłoby ważyć, co w tym systemie jest koniecznego. No więc to jest powód, dlaczego wąska nisza. Znaczy może nie powód, tylko to są jakieś tam powody, dla których ciągle się w tym trzymamy i staramy się nie rozpraszać. Mimo tego, że bardzo dużo jest na co dzień rozpraszaczy, bo zawsze dotykamy jakiejś innej branży przez przypadek, bo żłobek na przykład ma kontrahenta w postaci cateringu. Więc już jakby był, od razu się wtedy odpala w zespole, no to super, to rozwijamy teraz system do obsługi firm cateringowych. No ale to już jest, wchodzisz na zupełnie nowy grunt, na zupełnie nowy katalog potrzeb klienta. Więc jakby my zostajemy w żłobkach i przedszkolach. To skąd się w takim razie wziąłeś w tej branży? Pewnie najczęściej w ogóle zadawane pytanie, czy do mnie, czy do mojego wspólnika, czy kogokolwiek innego, bo
No to nie jest, powiedzmy, branża pierwszego wyboru dla młodych mężczyzn, tak? Żłobki i przedszkola raczej można powiedzieć, że ostatnio o czym myślą uczniowie technikum, czy o czym się myśli na studiach, tak? Raczej sektory finansowe, nie wiem, bankowe i tak dalej może są bardziej pociągające. U mnie to był przypadek, bo jakby historia jest dosyć rodzinna. Moja mama 3-4 lata temu otwarła żłobek. Żłobek mały na 30 dzieci, ale już jakby wystarczająco duży, żeby ona jako właściciel czy taka główna osoba operacyjna w takiej mojej placóweczce zajmowała się prawie wszystkim, tylko nie opieką nad dziećmi, tak? Czyli od zapisywania, zliczania godzin obecności, posiłków o 9 rano. W sensie myślę, że to może taki krótki background dla wszystkich, bo to myślę, że back-office'owy aspekt żłobka może nie być oczywisty. Na przykład codziennie rano o 9 jest wielka batalia, bo trzeba zebrać od wszystkich rodziców informacje, co będzie, co chcą zamówić do jedzenia. Oczywiście, że są domyślne posiłki. To nie jest tak, że właściciel dzwoni, tylko na przykład 2 dni temu wcześniej dzwonił Greg i mówił, że jego dziecka nie będzie 3 dni, bo jedzie sobie do Sopotu. Jakub dzwonił wieczorem albo wysłał maila, że jego dziecko jest chore albo przyjdzie dopiero na 12, więc chciałby odmówić śniadanie. I generalnie w wielu różnych kanałach komunikacyjnych są tego typu informacje i codziennie rano trzeba to zagregować. I to naprawdę, jak siedziałem sobie w żłobku mojej mamy i obserwowałem to naprawdę była dość duża operacja, która codziennie zabierała ileś tam czasu, nie? I tego typu rzeczy jest tam dosyć sporo. I ja wtedy byłem deweloperem w jednym z krakowskich software house'ów i szukałem sobie projektu po godzinach. W sensie chciałem po prostu zadbać o trochę więcej, większą część procesu tworzenia oprogramowania, czy tworzenia może nawet już tak szerzej produktu, niż tylko i wyłącznie kolokwialnie mówiąc, klepanie tasków. No jakoś tak padło na to rodzinne podwórko, no bo miałem przykład bardzo blisko i nie musiałem tak naprawdę szukać problemów. A to jak patrzę na znajomych, którzy rozpoczynają firmy, to chyba to jest czasami najgorsze. Nie? Jeżeli wychodzimy z założenia, że chcemy założyć firmę i zaczynasz się rozglądać, bo zaczynasz dopasowywać troszeczkę rzeczywistość do twojej teorii niż odwrotnie. Nie? To raczej powinno wychodzić z tego, że jest jakaś potrzeba niezaadresowana, ona była niezaadresowana i zupełnie bez wizji budowania dużej firmy czy czegokolwiek poważnego zacząłem tą potrzebę krok po kroku adresować, tworząc aplikację po prostu. A opłaca się prowadzić żłobek czy przedszkole, obserwując swoich klientów, dynamikę ich przychodów i wszystko? Nieoficjalnie moglibyśmy podawać jakiś swój wskaźnik inflacji w branży dziecięcej i to jest tak, by the way, dość duża wartość też naszej firmy dla naszych klientów, bo my często w procesie onboardingu klienta, konfiguracji systemu pod jego potrzeby i tak dalej, trochę wychodzimy poza szablon tylko i wyłącznie dostosowania narzędzia do tego, co jest, a raczej czasami nawet nasi account managerowie układają procesy w takich żłobkach, bo mamy już jakby przegląd, mamy w tej chwili z LifeKida korzysta prawie 700 placówek, żłobków i przedszkoli, więc mamy dość duży przegląd tego, co się dzieje. Wiemy, jakie systemy się sprawdzają na dłuższą metę, no bo najstarsi klienci z nami współpracują 2 lata, więc już wiemy, co się sprawdza, co nie, kiedy warto posłuchać klienta, że jak się uprze, że w ten sposób ma to wyglądać. Więc układamy te procesy w tych placówkach i jesteśmy w stanie nawet czasami doradzić, co robić w trakcie koronawirusa, bo wiemy, co robią inni, jak to się kończy i tak dalej. Czyli opłaca się, czy się nie opłaca? Jakbyś dzisiaj miał ty założyć, zainwestować trochę kasy w założenie biznesu i nie miałbyś takiego pomysłu, jak miałeś wtedy, obserwując swoją mamę? Mieliśmy ostatnio taką dyskusję w kuchni i stwierdziliśmy, że założymy sieć żłobków LifeKid i chyba nie będą to żłobki, już tak właśnie odpowiadając konkretnie na pytanie, tylko przedszkola. Jeżeli ktoś miałby inwestować, to raczej przedszkola niż żłobki. I nie ma co wchodzić w małe placówki. Tak? To znaczy format 30 dzieci mojej mamy jest dużo cięższy ekonomicznie do pospinania, żeby sobie z tego dobrze żyć, niż na przykład gdybyś miał 100-200 osobowy żłobek. Przepraszam, przedszkole raczej. Pewne koszty masz stałe, pewne wymagania lokalu, niezależnie od tego, na ile dzieci są stałe, i też jest wymagana liczba
w sensie stosunek między dziećmi a opiekunami jest też ściśle określony i w momencie, kiedy masz tych dzieci dużo więcej, też dużo więcej punktów marży, możesz bardziej sobie pozwolić na manewrowanie staffem. A jeżeli masz 30 dzieci, czyli na przykład trójkę tylko, czy czwórkę wychowawców, no to wiesz, jeden urlop, jeden coś i bardzo dużo jakby to ci zajmuje. To jest w ogóle, jeżeli ktoś by chciał zaczynać, to zupełnie nie ma się co martwić popytem na twoje usługi, bo jakby żłobków i przedszkoli ciągle jest za mało, zwłaszcza dobrych. Żłobków jakichkolwiek, a przedszkoli zwłaszcza dobrych. Natomiast jest bardzo duży problem z personelem. Polski rynek pracy pod tym względem no, nie rozpieszcza, jeżeli chodzi o płace. Jest bardzo duży popyt, a no, podaż jest jaka jest, jeżeli chodzi o pracowników. I to jest o tego bym w ogóle zaczął, jeżeli ktoś by chciał bawić się w żłobki przedszkola. To jak zapewnię sobie komfortowo zatrudnienie na tyle jakby wakatów, ile tam potrzebujemy. Czy od ponad 2 lat zajmujesz się żłobkami i przedszkolami? Jesteś jeszcze człowiekiem w miarę młodym. Ile masz lat w tym momencie, jak nagrywamy? 21, tak, ale 22 już powiedzmy, bo we wrześniu będę miał dwójkę z tyłu. Czyli jesteś człowiekiem bardzo, bardzo młodym, który grzebie się teraz w temacie żłobkowo-przedszkolowym. Próbuję cię sprowokować, mówiąc oczywiście grzebie. Zastanawiam się, czy miałeś takie myśli, których obudziłeś się w nocy, powiedziałeś, czym ja się zajmuję? Zajmuję się oprogramowaniem dla żłobków i przedszkoli. Czy to jest to, co chcę w życiu robić? To bardziej nawet niż pod kątem oprogramowania dla żłobków i przedszkoli, to pod tym względem zastanawiam się często, jaka jest moja rola w organizacji. To jest pytanie, które myślę, że codziennie wieczorem, nie? Bo zaczynając jako główny jakby pomysłodawca, programista, projektant i można by wymieniać daleko, no bo jeżeli jesteśmy w dwójkę, ja i Mateusz zajmował się sprzedażą tej aplikacji, a ja wszystkim innym, no to mamy dużo takiej operacyjnej pracy, która musi po prostu zostać wykonana, więc jakby się nie zastanawiasz, jaka jest twoja rola. A w momencie, kiedy zaczynasz coraz jakby z biegiem czasu zatrudniać kolejnych specjalistów, którzy od ciebie biorą bardzo konkretne rzeczy, są w tym dużo lepsi od ciebie, no to w pewnym momencie zostajesz, tak mówiąc, przewrotnie z niczym. No i musisz sobie na nowo tą swoją rolę zdefiniować. No teraz nad LifeGidem pracuje około chyba 26-27 osób. W Krakowie 20, chyba 3-4. Jeszcze mamy 3-4 osoby w Niemczech, w Freiburgu, więc takie pytanie sobie bardzo często zadaję, ale jeżeli chodzi o dlaczego zajmuję się żłobkami, nie, no jakby zupełnie nie. Jeden aspekt, którego zupełnie się nie spodziewałem, a jest dla mnie po prostu chyba najbardziej motywującym czynnikiem, czy najbardziej takim potrzebnym, wiesz, do życia, to jest coś, czego liznąłem w takiej firmie MobilePay, w której pracowałem przez rok. MobilePay to jest taki fintech na rynku duńskim, obsługuje 80% populacji, wszyscy z tego korzystają jako środka płatniczego i my tam wiedzieliśmy, że jak robimy feature, to robimy go po to, żeby na przykład teraz babcie mogły płacić za kablówkę przez MobilePay'a, albo żeby młodzi ludzie mogli dzielić rachunek w restauracji i tak dalej, więc jakby ta potrzeba, jakkolwiek górnolotnie to nie brzmi, potrzeba jakiegoś wyższego celu, sensu, dowożenia tematów została tam we mnie bardzo zakorzeniona, a mój software poza tą jakby back-office'ową częścią, która jest jakby najważniejsza i faktycznie pozwala zaoszczędzać czas, pieniądze klientów, to ma jeszcze całą tą warstwę rodziców, która jest trochę bardziej emocjonalna, ale jest też bardziej masowa, co powoduje, że jak ja się gdzieś pojawię, czy ktokolwiek z firmy, w gronie ludzi jakimś szerszym, gdzie masz przedział od 25 do 40, to jest niskie prawdopodobieństwo, że ktoś nie ma naszej aplikacji i jakby te momenty są cudowne, nie? W sensie moment, w którym, nie wiem, kupuję drukarkę i podaje dane do faktury i ktoś mówi, o LifeKit, ci od aplikacji, wiesz, wyciąga telefon, to jest po prostu zwieńczenie mojej pracy. I to jest coś, co nie wiem, jak to przenieść na wszystkich w naszym zespole, bo oni mają mniej momentów, w którym podają, wiesz, na przykład właśnie NIP firmy czy coś takiego, ale to jest najfajniejsze uczucie. I no. Więc jakby nie zastanawiam się zupełnie, nie myślę sobie, że oczywiście, że jak rozmawiam z kolegami, którzy prowadzą firmy
które de facto robią to samo, jeżeli pomyślisz o operacjach, bo też B2B SaaS, sprzedaż, tak, jakby wszystkie procesy wyglądają inaczej, znaczy tak samo, ale inny zupełnie jest ARPU, czyli jakby średni przychód na klienta, no to łezka wokół się kręci, że u nas to jest tyle, ile jest, czyli tam okolice $100 w górę, ale sama branża jest bardzo wdzięczna przez to, że jest masowa, a tego potrzebowałem, nie? Żeby nie dostarczać jakiegoś software'u, który gdzieś idzie w kosmos i jest używany na stacji kosmicznej, bo to oczywiście ma swoje plusy i na pewno niektórych to jara, ale to, że mogę zobaczyć jakby swoje dziecko, już trzymając się tej terminologii, wiesz, w użytkowaniu w społeczeństwie jest niesamowicie ważne, przynajmniej dla mnie. A w jaki sposób budujecie bazę klientów i ustalacie ceny dla produktu? To może najpierw trochę o bazie klientów. To jest dość specyficzna sprawa, bo my musieliśmy stworzyć sobie troszeczkę kategorię i rynek, a dopiero potem móc zdobywać klientów. Z tym było bardzo dużo pracy. Jak sobie myślę, co, jak wyglądał rynek tego typu oprogramowania 2 lata temu w Polsce, czy w ogóle jakiegoś tam jakiegoś aspektu technologicznego w żłobkach i przedszkolach, to nie była ziemia. Jakby konkurencja obecna, przyszła, może być nam naprawdę wdzięczna, bo odwaliliśmy kawał dobrej roboty, edukując tak naprawdę rynek i przygotowując go na już takie standardowe działania marketingowe, bo myślę, że gdybyś 2 lata temu odpalił kampania na Facebooku, nawet jakbyś, wiesz, tam włożył niesamowicie duże pieniądze, billboardy na ulicach i tak dalej, i reklamowałbyś jakiś system do zarządzania żłobkiem, to myślę, że konwersja była bardzo mała. Więc jeżeli chodzi o budowanie bazy klientów, no to tu jest typowy SaaS-owy lejek, nie? Czyli generujemy sobie w jakiś sposób leady i tutaj od kampanii reklamowych na Facebooku, Google'u, przez kampanie cold mailingowe, guest posting, content marketing, zwłaszcza content marketing, to jest coś, co w czym mam takie zuchwałą opinię, że jesteśmy w tym dosyć dobrzy. No a potem to trafia do działu handlowego, który już tak półautomatycznie konfiguruje ten system. Mamy ten plus i to też bym, jeżeli jakimś początkującym przedsiębiorcom można czegoś radzić, to żeby starali się tworzyć produkty, których nie trzeba za bardzo sprzedawać, tylko trzeba je tylko prezentować. Jest jakby dużo łatwiej, dużo szybciej, to jest dużo bardziej efektywne biznesowo, nie? Co to znaczy? No, że musisz tak naprawdę pokazać produkt z perspektywy, która interesuje twojego klienta, i to wystarczy, to jakby w cudzysłowie domyka transakcję, nie? No bo w momencie, jeżeli masz produkt, który musisz bardzo sprzedawać, pokazywać go, rzucać na niego takie światło, które powoduje, że wygląda świetnie, no to ta konwersja z demo na triala czy z triala na deal jest mniejsza. Jeżeli masz coś, co realnie pozwala zaoszczędzić kasę, czas i czyni w jakimś tam, chociaż małym stopniu, to życie tego użytkownika lepsze, no to generalnie sprawa jest dosyć prosta, nie? I idziesz dość gładko przez rynek. A jak pozyskaliście drugiego klienta? Bo rozumiem, że twoja mama była pierwszym. Moja mama do dzisiaj nie płaci za software. No, musimy to zmienić w najbliższym czasie. Czyli to jest tak zwany klient niepłacący, a pierwszy klient płacący, skąd się wziął? A propos niepłacących klientów, czyli tego jednego, to zawsze jest taki chrzest bojowy dla naszych osób, nowych osób w obsłudze klienta. Bo jakby oni nie od razu załapią, nie? I zawsze jest to ciekawe, jak dzwoni. Jak sobie zdała sprawę z tego ta osoba, że dzwoni mama jakby moja, no to bywają różne reakcje. Drugi klient, na samym początku robiliśmy to bardzo łopatologicznie, jakbym powiedział wręcz jak w Flintstonowie, czyli Mateusz jeździł po placówkach, jakby door to door, spotykał się z klientami i nawet, bo oczywiście teraz zupełnie nikt się nie rusza z biura, to nie ma możliwości, żebyśmy skalowali sprzedaż, czy w ogóle jakieś dynamiczne działanie robili jeżdżąc. Natomiast to jest w ogóle coś, z czego bym nigdy nie zrezygnował przy otwieraniu nowych biznesów. Bo wydaje mi się, że to, że my te pierwsze 40 punktów sprzedaliśmy na żywo i odwiedziliśmy, zobaczyliśmy, jak to działa i tak dalej, to też nam pozwoliło zbudować jakieś tam zrozumienie klienta. I staraliśmy się, i nadal się staramy, co jakiś czas wysłać, zwłaszcza nowych współpracowników do placówek, żeby sobie liznęli tego świata. A jak wygląda struktura i sposób działania, bo powiedziałeś, że próbujesz zredefiniować swoją rolę w firmie, bo zespół jest coraz lepszy od ciebie i zaczyna ci odbierać różne
funkcję i zaczynasz się zastanawiać, co ja tutaj robię, czy powinienem siedzieć cały czas na wakacjach. Pewnie tak nie jest, ale jak wygląda zespół? Pracy jest, mam dosyć dużo, tylko czasami się zastanawiam, jak poprzestawiać swój system, nie wiem, czy gratyfikacji, w sensie, co znaczy dobrze wykonana robota. Kiedy mam się kłaść z uśmiechem na twarzy, kiedy mogę sobie pozwolić, wiesz, na moment relaksu, a kiedy jeszcze jest coś do zrobienia. W tym momencie wydaje mi się, że usuwanie przeszkód poszczególnym team leaderom to jest to, co jest takim moim korowym zadaniem i na tym się najbardziej skupiam, nie? Czyli żeby w sprzedaży, marketingu, obsłudze klienta, w developmencie, żeby wszędzie wszystko mogło iść gładko, bo często pojawiają się jakieś takie tematy, które potem trafiają do mnie po prostu na biurko i ja je muszę rozwiązać, żeby oni mogli iść sobie dalej, nie? Jeżeli chodzi o zespół, no myślę, że tutaj też nie ma żadnych zaskoczeń. Jest dział handlowy, dział sprzedaży. To są ludzie, którzy tak naprawdę odbywają takie, wiesz, wideokole z klientami na temat tego, na temat naszego narzędzia, po prostu tak zwane demo. Mamy dział obsługi klienta i tu bym powiedział, że trochę bardziej nawet dział obsługa klienta to jest bardzo jakby, to bardzo spłaszcza to, co oni robią, nie? W sensie to brzmi, my musimy w ogóle zacząć to zmieniać w ogłoszeniach jak przy rekrutacji, bo to się kojarzy z jakimś supportem, że ktoś siedzi na jakiejś infolinii i odpowiada, jak zresetować hasło. I oczywiście że też zdarzy się czasami taki mail, wiadomość na czacie i tak dalej, ale myślę, że to jest taka w ogóle grupa osobistych w ogóle konsjerży naszych klientów. W sensie oni naprawdę jakby są w pełni do dyspozycji, jakby nasze podejście do klientów jest bardzo takie, jakby myślę, że jakby ktoś zadzwonił i oczywiście mam nadzieję, że teraz nie zrobię dużego tam problemu z klienta, ale że jakby ktoś zadzwonił i bardzo powiedział, że ma problem z wybraniem oferty cateringowej i chciałby, żeby ktoś mu pomógł porównać cztery oferty, znaleźć i tak dalej, to myślę, że dziewczyny z Customer Success Teamu z przyjemnością wyszukiwałyby tych ofert i porównywały. Idąc dalej, mamy dział marketingu. Tutaj powiedzmy, że miesza się, jeżeli można to w ogóle oddzielić, że część działań jest content marketingowych, czyli po prostu tworzymy e-booki, blogposty, webinary, różne formy jakby contentowe. No i jest taki klasyczny lead generation, czyli reklamy, cold mailing i wszelkie inne takie kampanie. Potem mamy dział produktowy, pięciu deweloperów, jeden jakby project manager, head of product, nie wiem, Kuba jest jakby multi-instrumentalistą i robi od, wiesz, jakby designów, poprzez projektowanie w ogóle produktu, zarządzanie już tak bardzo hands-on developmentem. I chyba tyle. Sprzedaż, marketing, obsługa klienta, produkt. No i jeszcze jakiś tam jeden dział, znaczy dział, jedna grupka ludzi, która robi rzeczy po środku, czyli ja i Sabina. Sabina zajmuje się HR-em i całą administracją. No i ja, no i właśnie tutaj pytanie, co ja tam robię. W sensie, co wiesz, czym się zajmujesz na co dzień? Wiesz, jak słucham ciebie, to mam fajną, bardzo taką mega pozytywną refleksję. Refleksję, która może gdzieś tam mnie ustawia w pozycji człowieka w średnim wieku, którym pewnie już zaczynam powoli być, bo wracam pamięcią do czasów, kiedy ja zaczynałem być aktywny zawodowo, będąc prawdopodobnie mniej więcej w tym wieku co ty, czyli koło 19 roku życia. I pamiętam, że jakby zupełnie inaczej wyglądał wtedy świat i myślę sobie, skąd ja byłbym w stanie w ogóle zaczerpnąć tyle praktycznej wiedzy i pewnych frameworków myślenia o biznesie, żeby móc, ja wiem, że to nie jest tak, że dzisiaj każdy człowiek w twoim wieku osiągnął tyle, co ty, no to jest oczywiste, ale nawet wtedy, jak pamiętam, to myślę, że trudno byłoby, mając wielkie chęci, zbudować pewnego rodzaju wiedzę ogólnobiznesową, ale jednak praktyczną, a nie opartą na jakimś tam Kotlerze czy innym dziwnym źródle, które szanuję, ale jest mało konkretne, mało praktyczne, żeby zbudować pewne, unarzędziowić i wiedzieć, okej, następny krok jest taki, to są najlepsze praktyki, żeby... I w jaki sposób to się dzieje? To znaczy, skąd ty zaczerpnąłeś wiedzę, żeby odpalając firmę w wieku lat, rozumiem, 19 czy 18, 19, stworzyć coś, co
zasadniczo działa jak firma. Oczywiście można to rozwijać dalej, na pewno będziesz. Można to doskonalić, ale jest jakby pewna struktura, są pewne procesy, jest to customer discovery. Moglibyśmy obciąć rozwój i w tym momencie zostać zamożnymi ludźmi, ja i mój wspólnik, tak? W sensie, no bo znaczna część naszych wydatków jest rozwojowa. Wiesz co, wydaje mi się, że tylko jeden aspekt, czy źródło pozyskiwania wiedzy mógł się zmienić, jakby porównując moje czasy, cudzysłów i twoje, to jest internet. Ja jestem typowym dzieckiem internetu, nie? W sensie teraz już może nie mam na to za bardzo czasu, ale wcześniej to wydaje mi się, że jak mnie coś interesowało, zaczęłoby, na początku było to programowanie, potem troszeczkę bardziej tworzenie produktu, a potem tworzenie firm, które tworzą produkty. To myślę, że przejrzałem wszystko, co było, a było dużo, nie? W sensie jest naprawdę YouTube na przykład, bo ja najbardziej lubię formy mówione, pokazywane, czy krótkie formy pisane. Na pewno nie czytałem dużej ilości książek biznesowych, to zupełnie myślę, że to bardziej teraz niż kiedykolwiek wcześniej. Internet jest tego pełny, polski, angielski internet, wiesz, tych konferencji typu InfoShare i tak dalej jest bardzo dużo i co któraś prelekcja jest naprawdę wartościowa i warto jej posłuchać. Ale myślę, że taką najważniejszą rzeczą, od której się zaczęło, poza oczywiście jakby wertowaniem każdego źródła w internecie, to jest to, że trafiłem do super pierwszej firmy. Naprawdę firmy. Oczywiście to był aspekt programistyczny i troszeczkę produktowy, ale trafiłem do po prostu pokoju pełnego pełnych jakby pasji i wiedzy ludzi i to było mega akcelerujące. Druga sprawa jest taka, że generalnie ludzie lubią pomagać i dzielić się wiedzą. Więc jeżeli potrafisz zadawać mądre pytania, to zarówno w takim pokoju możesz bardzo dużo od nich czerpać. Ja zawsze byłem, wiesz, jakby najmłodszy, najgłupszy, najmniej doświadczony, także byłem w tej komfortowej sytuacji, jeżeli byłem najmądrzejszy w pokoju. Więc jeżeli już jesteś w takim pokoju i potrafisz zadawać pytania, to wydaje mi się, że bardzo szybko, to znaczy po drodze, zresztą do dzisiaj, jest dużo ludzi, z którymi spędzam czasami czas, rozmawiam, zadaję pytania, staram się przerabiać jakieś case'y, którzy z jakiegoś powodu są na tyle życzliwi, żeby poświęcić mi czasami pół godziny czy nawet więcej i porozmawiać. I to są ludzie naprawdę szerokiego spektrum. Nie wiem, czy sobie życzą, żeby o nich mówić z nazwiska, ale naprawdę to nie jest trudne, żeby złapać kogoś. Masz jakiś taki topowy umysł w danej branży i to nie jest trudne, żeby wyjść z kimś na lunch i pogadać, a czasami taka jedna rozmowa dostarczy ci tak dużej, po pierwsze nowej perspektywy i tyle bodźców czy obszarów, które musisz nadrobić, że potem spokojnie siadasz do komputera i masz naprawdę trochę lektury i warsztatu do zrobienia. I wydaje mi się, że to jest takie, jeżeli chciałbyś to jakoś uframeworkowić, to jest trochę to. Mhm. Wydaje mi się, że to jest, jeżeli miałbym coś znaleźć, co tak bardzo akcelerowało, no to jedyne, co jest takim growth hackiem, to jest korzystanie z doświadczeń ludzi, którym to niestety zajęło, wiesz, dużo dłużej, nie? Ale nie mają jakby osobistego interesu w tym, że ci mówisz, nie, no, poczekaj 15 lat, to się dowiesz. Nie, oni ci dadzą na tacy, nie? Ciekawi mnie w kontekście tego, co powiedziałeś, jak odróżnić ludzi, od których warto się uczyć, od tych, od których nie warto. Czyli jakby ta mnogość, podobnie z internetem, nawiasem mówiąc, no w tej mnogości prawdopodobnie zazwyczaj jednak pływa się w oceanie co najmniej przeciętności, jeżeli nie mówić o wariatach, którzy mówią, że drzwi do twojego Lamborghini stoją otworem, jedyne co potrzebujesz to wstać rano, uśmiechnąć się do lustra, a rzeczywistość przyjdzie. I kupić kurs za $99. Dokładnie. Wiesz co, jakby i tak posłużyłeś się bardzo ładnym eufemizmem, że to jest ocean przeciętności. No jest to trudne, jest bardzo duży szum informacyjny, jest bardzo dużo, jeżeli już mówimy o tej tematyce biznesowej, no to jest dużo bullshitu, tak mówiąc wprost, nie? To nie ma co o tym gadać. Często się spierałem z moim wspólnikiem Mateuszem o tym, jak wybieraliśmy sobie jakiś cudzysłów mentorów, nie? Znaczy ludzi, od których możemy, na przykład których rady możemy posłuchać. Dla mnie taka pierwsza, jeżeli chodzi o internet, no to raczej warto kierować się tym, czy ktoś ma interes w tym, żeby ci sprzedawać coś, nie? W sensie ja na przykład nie korzystałem chyba w internecie nigdy z jakichś płatnych rzeczy. W sensie, że jakby na przykład cenię sobie, nie wiem, jakieś podcasty czy wypowiedzi ludzi, którzy bezpośrednio za to nie biorą pieniędzy, nie mają już takich od razu produktów, chociaż wiem, że na pewno są, wiesz, fajni ludzie, którzy zresztą tak jak ty zajmujesz tym zawodowo i nie mają takiego, wiesz, interesu, żeby sprzedać ten kurs za $99.
To prawda, aczkolwiek nie mam żadnego kursu za $99 i cały czas wszyscy mnie pytają, dlaczego nie zrobisz jakichś, wiesz, produktów takich masowych i to, sorry, że ci przerywam odpowiedź, ale jakby to jest dla mnie też ważna kwestia i myślę, że dla różnych osób, które słuchają też moich materiałów, że ja po prostu mam poczucie, że bardzo ważna jest jakość tego, co się dostarcza i wierzę, że to, ta wartość, która może z tego wyniknąć, jest szalenie zależna od pewnej personalizacji. Czyli, że wiedza na poziomie uogólnionym jest tak powszechnie dostępna, że trudno jest dość trudno jest stworzyć produkt, który byłby z jednej strony powszechnie dostępny, a z drugiej strony innowacyjny na tyle, żeby warto było za niego brać pieniądze. O tak bym powiedział. Jasne. No ja po prostu, jeżeli chodzi o tą kategorię biznesowych coachów, to jestem mega jakby przeczulony, nie? I oczywiście, że posiadanie kursu wspomnianej cenie nie powoduje, że wpadasz od razu do jakiegoś koszyka, nie? Ale na pewno, jeżeli widzę, że ktoś się zawodowo tylko tym zajmuje, czyli nie budował wcześniej żadnych biznesów, nie zarządzał nimi, nie stworzył ich, ale wie, jak to zrobić, to na pewno jestem do tego sceptyczny, nie? Czyli patrzę zawsze na background takiej osoby, co za nią stoi. Staram się nie brać rad od ludzi, w których pozycji nie chciałbym być, czy których jakby dokonania, wiesz, do mnie nie przemawiają. I na pewno czasami mogę być dość twardogłowy w tej kwestii i tracić, wiesz, jakby, że mógłbym faktycznie wyciągnąć coś mądrego z jakiejś wypowiedzi, z jakiejś osoby i tak dalej, ale przez to, że nie jest dla mnie właśnie wiarygodna, często się właśnie o to kłóciłem z Mateuszem, to jakby stawiam tą blokadę, nie? W sensie, że to jest takie troszeczkę właśnie twardogłowe, ale lubię ludzi, za którymi stoją jakieś dokonania i którzy są w jakiejś pozycji, do której ja choć trochę aspiruję. W jakimś względzie, oczywiście nie jeden do jeden, nie? To nie musi być mój taki role model, tylko fajnie po prostu się słucha bezinteresownych rad albo czyta bezinteresowne przemyślenia ludzi, którzy są w pozycji, że mogą, a nie muszą. Mhm. No tak, to jest ciekawa obserwacja. A propos role modela czy role modeli, to zastanawiam się, czy w ogóle istnieje coś takiego. To znaczy, że nie ma dwóch takich samych osób. W związku z tym pewnie perspektywa taka, że chcesz kogoś skopiować, gdzieś tam może, czy ktoś chce kogoś skopiować, no nie ty, to doświadczy o tym, że też nie masz jeszcze własnych refleksji na temat tego, kim chcesz być. No mi się wydaje, że to jest taka cała idea takiego, nie wiem, czy role model to co autorytet, w sensie jak to definiować, ale jeżeli to byłoby to jest jakaś taka bardzo infantylna kwestia, nie? W sensie, jeżeli zakładamy, że jest jakaś osoba, do której aspirujemy pod każdym prawie względem, a w ogóle do bycia tą osobą, a nie mówimy tutaj o tym, że będę, nie wiem, kopał tak dobrze piłkę, Cristiano Ronaldo, tylko że chcę, że to jest mój taki, wiesz, chcę właśnie autorytet, Cristiano Ronaldo. No to jest bardzo infantylne, tak mi się wydaje. I świadczy o jakimś braku, wiesz, o osobowości, czy skrajnie własnego zdania, nie? A studia, co myślisz o tym temacie w ogóle, studiowanie? Uważam, że upowszechnienie szkolnictwa wyższego w Polsce jest to jakiś straszny błąd, który powinniśmy czym prędzej odwrócić, to znaczy nie wiem, czy to znaczy od razu przywrócenie powszechności szkół zawodowych, ale generalnie trochę w tym kierunku. Uważam, że jest za dużo osób, które mają dyplomy, za którymi nie do końca coś idzie, a nie są przekonani, że poszli na, wiesz, jakby studiowanie dla studiowania. Że im się wydaje, że nabywają jakieś realne kwalifikacje, że będzie dla nich potem praca w takim zawodzie. Budują sobie też oczekiwania finansowe. Nic dziwnego, bo mają na przykład 24 lata kończąc, więc mogą już mieć jakieś wyższe wymagania finansowe niż ja, mając lat 18. I uważam, że to się będzie musiało zmienić. To znaczy, że jeżeli chcemy nadal być dynamicznie rozwijającą się gospodarką, to potrzebujemy dużo ludzi, którzy potrafią wykonywać bardzo konkretne, nie proste, bardzo konkretne czynności, a niekoniecznie ludzi, którzy mają bardzo, nawet już załóżmy takie idealistyczne podejście, że oni są mega wyedukowani, tak? Czyli wszyscy magistrzy, nie wiem, jakichś humanistycznych kierunków i tak dalej są ultra po prostu kompetentni. Tak, poliglotami i naprawdę jakby są ludźmi renesansu, to wydaje mi się, że to jakby dla gospodarki nie jest zbyt zdrowe. A też frustracja niepotrzebnie ludzi rośnie. No tak. Masz jakieś oczekiwania, bo ktoś ci je budował, nie? I pytanie, czy one zostaną spełnione przez rynek? Jak szybko? No ja też mam poczucie, że pewnego rodzaju hipotetyczność tego, co się dzieje w świecie akademickim jest adekwatna tylko, jeżeli twoją intencją jest rozwiązywać pewne hipotetyczne problemy lub poznawać lepiej rzeczywistość. Natomiast powiązanie
tej wiedzy czy tego sposobu myślenia z praktyką codzienną jest bardzo niewielkie i wśród osób, które rzeczywiście znam, które pewnie większość ukończyła studia, nawet się nie wraca do tego, co tam było, co pokazuje, że jest to jakiś okres w życiu, w którym coś się wydarzyło, a to generalnie zbyt wiele nie przyniosło. No wiesz, na takie recenzje sobie pozwolić nie mogę, no bo nie byłem, więc nie powinienem, wiesz, jakby recenzować środowiska akademickiego, ale jakby mały manifest, że są tacy prości ludzie jak ja, którzy chcą na przykład tylko programować, na początku chcą programować, czyli tworzyć po prostu software, do czego nie potrzeba robić od razu, wiesz, szeroko zakrojonych badań i studii, a potem chcą tworzyć sobie proste biznesiki, które robią oprogramowanie, kojarzą to z ludźmi, którzy go potrzebują, sprzedają i tyle. I jakby w gruncie rzeczy, wiesz, nie potrzeba tak dużo wiedzy, czy ona nie musi być nabywana w jakiś usystematyzowany sposób, żeby to robić, nie? Czy uważasz, że prowadzenie biznesu, czy zbudowanie takiego biznesu jak twój, to w gruncie rzeczy jest proste? No, jak najbardziej. Oczywiście proste nie znaczy łatwe, nie? Ale tak, wydaje mi się, że to jest taka dość szeroka gra z wieloma zmiennymi, z bardzo dużym czasami w niektórych jakby dziedzinach progiem wejścia, ale tak, jakby tak obiektowo tego podchodząc, wydaje mi się, że tak. Bo obserwuję, że buduje się pewnego rodzaju ogólną poczucie takie społeczne jest, że życie jest trudne i trzeba walczyć. Nie było wojny chyba najdłużej w historii i wydaje mi się, że to powoduje, że właśnie ludziom się troszeczkę, wiesz, zmienia punkt odniesienia, tak? Bo w tym momencie, jeżeli by, nie mam na to jakby żadnych dowodów, badań, ale wydaje mi się, że gdyby zapytać teraz kogoś, smutnego człowieka, statystycznego smutnego człowieka, dlaczego jest smutny i zapytać go na przykład 100-200 lat temu, to mogłyby być skrajnie inne powody, tak? Bo teraz, zwłaszcza w Europie, żyjemy w jakimś bardzo dużym dobrobycie. No tak, no na pewno standard życia... Pewnie zaryzykowałbym, że standard życia człowieka, który pobiera zasiłek w mieście mieszkając, jest zbliżony w dużym stopniu do standardu życia króla 300 lat temu. Pod względem liczby przedmiotów, które posiada, jak bardzo ma pełny żołądek każdego dnia, a prawdopodobnie life expectancy, czyli prawdopodobnie jakby czas jego życia będzie może nawet dłuższy. Natomiast jest jedno duże wyzwanie, które mamy teraz, a nie mieliśmy wcześniej. Może to wpływa na to, że ludziom się wydaje, że życie jest bardziej skomplikowane i tak dalej. Mamy dostęp do informacji i myślę, że to może przytłaczać. Ja na przykład trochę z tego powodu nie oglądam zupełnie telewizji i newsów poza stricte jakby biznesowymi raczej nie śledzę. Nie wiem, co się dzieje w moim kraju, czy to dobrze, czy to źle. Oczywiście pozwalam sobie na pewne wycieczki polityczne, bo to jest coś, co mnie jakby jednak prędzej czy później będzie dotyczyć i akurat tutaj byłem trochę większym freakiem, teraz staram się mniej czasu na to poświęcać, natomiast to śledzę i przeładowanie informacjami uważam, że jest bardzo jakby szkodliwe, potrafi przytłoczyć. Także wiesz, jakby obiektywnie dobre jest to, że ludzie mają dostęp do... Muszę cię przerwać. No. Szczególnie, że to nie są informacje. To są zazwyczaj opinie. Czyli problem też związany jest taki, problem jest też taki, że budujemy nawet percepcję, konsumując to, co wydaje nam się, że to są informacje, a de facto to nie są informacje, tylko to są często opinie albo przekonania. Okay. I to jeszcze bardziej wpływa na naszą percepcję rzeczywistości, bo budują się jakieś skrajnie przerysowane w jedną lub w drugą stronę obrazy, które konsumujemy oglądając te wiadomości. Na przykład wszyscy umrzemy, bo idzie koronawirus, albo zjedzą nas w naszych łóżkach, po prostu zamordują, bo coś. A z drugiej perspektywy, och, życie tych celebrytów jest takie wspaniałe, patrz, 38 Bentley, przecież to jest normalnie kraina mlekiem, miodem płynąca. I obserwujemy nieprawdę o życiu, narysowaną w jedną albo w drugą stronę i myślę, że to konsumując, a nie informacje, czepiam się słów, tak, ale nie konsumujemy de facto informacji, tylko konsumujemy jakieś tam hipotezy rzeczywistości, które nie są prawdziwe, ale nie mamy danych, żeby je zweryfikować, w związku z tym nasz mózg przyjmuje je za prawdę i to generuje smutek, tak, poprzez siłę kontrastu, bo nigdzie nie ma tyle braku radości niż w miejscach, gdzie są największe kontrasty między na przykład biednymi a bogatymi, tak, czy
czy zdrowymi, a chorymi. Jasne. No to jakby zgadzam się. Mi chodziło akurat o zupełnie inną rzecz. Mhm. Chodziło mi o to, że teraz bardzo powszechna jest wiedza o tym, jak świat funkcjonuje, która to jest obiektywnie dobre, że dostęp jest prosty, łatwy i jakby dla każdego. Natomiast wcześniej na przykład człowiek chyba się nie zastanawiał za bardzo. Taki statystyczny Kowalski. Skąd się biorą pieniądze? Czy one będą warte jutro tyle samo, czy nie? A teraz wiesz, jakby dostęp, jakby polityka monetarna może zostać przez kogoś w dwa dni sprawdzona, jakby może pojąć to, jak to się dzieje i zaczyna, nie, wychodzi informacja, że NBP obniża stopy procentowe jeszcze bardziej w obecnej sytuacji, może zacząć się, wiesz, bać o swoje oszczędności, śledzi wskaźnik inflacji, zastanawia się, czy wynajmować mieszkanie, czy brać kredyt hipoteczny, czy to o korelacji, wiesz, że wydaje mi się, że dla młodego, głodnego wiedzy i zrozumienia świata człowieka, a wydaje mi się, że jednak jest spora część ludzi młodych, która chce to zrozumieć mniej więcej w czym żyje, a może tutaj iść po nitce, wiesz, jakby do kłębka i czytać, czy to może kogoś w pewnym momencie przytłoczyć, że trochę fajnie byłoby żyć w świecie, w którym słoneczko świeci, są pieniądze, chcesz to odkładaj, wiesz, pod poduszkę i nie martwić się troszeczkę o ten cały, jakby wiesz, cały jakby magazyn informacji i korelacji, które mogą cię w pewnym momencie przytłoczyć, bo... No tak, no nie jesteś w stanie opanować świata w sposób doskonały, nawet mając te informacje. Wyzwaniem jest nawet operacjonalizacja tej wiedzy, czyli no, przełożenie tego, że co z tego, że wiem, jak działają mechanizmy finansowe, skoro żeby zarządzać swoim kapitałem w sposób maksymalnie efektywny, musiałbym się zajmować tylko i wyłącznie tym. No. Czyli to też jest pewnego rodzaju pułapka w tym perfekcjonizmie. I to przychodzi mi do głowy pytanie, które znowu wraca do twojego biznesu i ciebie no właśnie, jako tak przedsiębiorcy. Podaliśmy w taki bardziej filozoficzny klimat. No myślę, że nie ma w tym niczego złego, no bo też ile można mówić o zwiększaniu sprzedaży. Ale jednak pewnie trochę można. I wracając do tego tematu, w jaki sposób w takim razie ty priorytetyzujesz zadania, działania? Rozumiem, że odcinasz się od natłoku informacyjnego, żeby nie mieć za dużo danych do obrabiania. Staram się odcinać, tak? Mm-hmm. To jakby pewnie nie jestem w tym doskonały. To jest też dość duża, wiesz, pokusa, w sensie przyjmowanie tych wszystkich informacji to jest jednak pewnego rodzaju przyjemność i lubimy być up to date i wiedzieć wszystko, no ale kontynuuję pytanie. Ciekaw jestem, jak priorytetyzujesz, czyli w jaki sposób podejmujesz decyzję odnośnie tego, co jest ważne, a co nie. Wiesz co, tak na co dzień, to jest w ogóle coś, nad czym najwięcej pracuję sam i znaczy jakby taki obszar mojej działalności, z którym muszę ciągle pracować, a jeszcze bardziej muszę nad tym pracować z moimi menadżerami, żebyśmy się nie rozpraszali, żeby zrozumieć to, że skupienie się w naszej działalności zawodowej to jest mówienie nie. I często mówienie nie fajnym pomysłom, mówienie poprawie niedoskonałości, które są, będą, ale nie są na tyle ważne, żeby teraz je poprawiać, że po prostu dużo ważniejsze jest, żeby się skupić na przykład, nie wiem, ciężko mi teraz podać jakiś taki miarodajny przykład. Ale powiedzmy, zdobyć więcej klientów, niż próbować dla jednego klienta zmienić jakiś mały feature, który mógłby być lepszy. Tak, dokładnie. Nie? Personalizacja produktu czy customizacja to jest coś, czego wiem, że na początku jest pokusa, bo każde 500 zł więcej miesięcznie to jest jakby przeżycie. Natomiast to jest coś, od czego trzeba uciekać, no jeżeli robimy to coś w modelu software as a service, to nie ma tutaj miejsca na customizację i mówienie sobie nie jest tutaj bardzo trudne. Zwłaszcza, że w pewnym momencie już nie mówimy o klientach, a o rynkach. My na przykład teraz mamy większość klientów, znaczną większość mamy oczywiście z Polski, natomiast mamy klientów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii i oni też mają jakieś swoje regionalne potrzeby i my już customizowaliśmy ten system tak jakby de facto, nie chcąc nie chcąc, pod Polskę. No i teraz dużym wyzwaniem jest jego produktu generalizacja na rynkach jakby europejskich, tak żeby móc docierać do wszystkich i każdemu z jednej strony zapewniać wszystkie feature'y czy rozwiązywać wszystkie problemy, a z drugiej strony nie uciekać w jakąś skrajność, wiesz, tworzenia wielkiego, bo im system jest bardziej rozległy, tym bardziej skomplikowany i w pewnym momencie my mieliśmy też to w naszym produkcie, że robiliśmy wiele rzeczy, których klienci chcieli, nie jacyś konkretni, tylko jakby czego użytkownicy chcieli, no a w pewnym momencie mówię, no teraz to tego nie chcemy, bo w sensie nie chcemy, żeby ten system tak wyglądał, bo nagle jest skomplikowany, nie? No i to jest jakaś taka sztuka balansu, której ciągle się uczymy.
Priorytety staram się po prostu robić zawsze w skali jakby tygodnia, kwartału, dnia, ręcznie. W sensie wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej metodologii. To zawsze jest jakby burza mózgów moja czy zespołu i po prostu je ustalamy. Mhm. Bez tego ani rusz. Myślę, że takie azymuty są potrzebne, bo inaczej przy odpowiedniej skali jakby biznesu, czy firmy jako organizacji, czy ilości klientów, przychodów, kosztów, to bez twardego jakby naciskania na priorytety, które wcześniej sobie na chłodno ustaliliśmy, bo oczywiście wiesz, w ferworze codziennej walki te priorytety mogą się zmieniać, kto głośniej krzyknie i tak dalej, nie? Mhm. No bo, więc jakby o procesie ustalania tych priorytetów nie mam za bardzo nic do powiedzenia, szczerze mówiąc. Mhm. Myślę, że jakieś takie bardziej metodyczne, warsztatowe podejście do tego by mi dużo ułatwiło. Okej. Ale long termowo, jakby generalnie wszystko co robimy, to jest coś, czego ja na przykład nie rozumiem trochę na scenie SaaS-owej, zwłaszcza w Polsce, jeżeli mówimy o jakichś wypowiedziach, właśnie podcastach, artykułach i tak dalej, to że patrzy się bardzo na wskaźniki wzrostu, na koszt pozyskania klienta, też bardzo fajnie, ale zupełnie nie patrzy się na churn, a to tak naprawdę w tym biznesie jest najważniejsze. Być może to skorelowane z dużym zainteresowaniem funduszami Venture Capital, no i tam faktycznie ten churn w perspektywie 10-letniej może nie być taki ważny, bo większość tych inwestycji lokalnie jest na trochę krótszy jakby scope czasowy. No, ale jakby takim podstawowym kluczem czy taką charakterystyka decyzji, którą chciałbym ciągle utrzymać i mam nadzieję, że taka jest, to jest jakby długofalowo, co jest dobre długofalowo dla modelu biznesowego, organizacji i tak dalej. Wyszliśmy jakiś czas temu, mam nadzieję, z zarządzania w trybie pospolite ruszenie i byle przeżyć, bo jesteśmy nierentowną organizacją, która ma jakiś koncept, który stara się walidować i sprawdzać do bycia już po prostu firmą, która dostarcza odpowiedniej jakości i bardzo konkretny produkt, no i zaczyna patrzeć bardziej w perspektywach lat i tego, jak się w ogóle rynek będzie zmieniał, a nie w perspektywie tego, co na dzień dzisiejszy wydaje się nam ważne. To czym chciałbyś, żeby firma była za 5 lat? Na przykład rzucam jakąś abstrakcyjną liczbę, a powiedzmy 5 lat, no to już to jest jakiś okres w stosunku do czasu trwania firmy bardzo znaczący, bo to jest 2 razy więcej niż firma do dzisiaj trwała, a równocześnie wydaje się być w miarę wyobrażalne. Jasne. No my na pewno chcemy być dużo więcej niż tylko dostawcą softu, tak już bardzo mówiąc w prostych słowach, czyli zajmując się bardzo jakby wąską niszą, jaką są żłobki i przedszkola, chcielibyśmy docelowo być naprawdę takim prowajderem wszystkiego, czego się da. Czyli jeżeli mamy na przykład, teraz zaczęliśmy wypuszczać produkty dla tych grup docelowych, które korzystają z naszego software'u, ale nic nie płaciły do tej pory, na bazie jakby modułów marketplace'owych, czyli dla wychowawców, rodziców, i to pokazuje, że my tą skalę jesteśmy w stanie w ten sposób monetyzować. Co za tym idzie, jeżeli każdy żłobek w tym momencie i przedszkole przykładowo ubezpiecza sobie lokal raz do roku, kupuje jakby ubezpieczenie OC lokalu, no to pewnie ma gorszą ofertę niż jakbyśmy my powiedzieli do ubezpieczyciela, że chcielibyśmy ubezpieczyć jutro 700 lokali i jaką macie ofertę, nie? Więc wydaje mi się, że długofalowo, zwłaszcza, że nasz produkt jest bardzo jakby defensywny, to znaczy on rozwiązuje dość szeroką gamę problemów i zajmuje się takimi bardzo jakby low-levelowymi rzeczami jak rozliczenia, faktury, więc jakby jakkolwiek brzydko to wobec moich klientów nie zabrzmi, nie jest z niego łatwo zrezygnować, to jesteśmy w stanie budować nawet w pewnym momencie infrastrukturę, nie? Czyli tak jakby przenosząc to na przykłady, które znamy, AliExpress chce wejść do Polski, to nie myśli zupełnie o tym, żeby budować sieć wydajną dystrybucji paczek, tylko dzwoni w cudzysłowie do Rafała Brzoski i mówi, że chcieliby za pomocą paczkomatów dystrybuować swoje produkty. I my byśmy chcieli być, już jakby trzymając się tej analogii, takimi paczkomatami na rynku żłobków i przedszkoli. Jakby nie zdradzając za bardzo naszych wszystkich, wiesz, planów biznesowych, ale generalnie chcielibyśmy tworzyć szeroko rozumianą, niekoniecznie, że fizyczną, ale infrastrukturę na tym rynku, tak żeby móc w przyszłości być dostawcą bardzo komplementarnego wachlarza usług.
to na rynku polskim, bo coś takiego wydaje mi się jest ciężko replikowalne szybko na kilku rynkach za granicą, co też jakby Impost miał z tym do czynienia, więc za granicą w tym momencie po prostu dostarczamy software, który rozwiązuje takie problemy i za to pobieramy tyle pieniędzy, natomiast w Polsce ta wizja jest troszeczkę szersza. Z jednej strony rozumiem wizja takiego client-centric biznesu w Polsce z możliwością zacieśniania pakietu usług i bycia takim pasem transmisyjnym dla całej tej, całego tego doświadczenia przedszkolno-żłobkowego po wszystkich stronach tego ekosystemu, czyli takiego integratora ekosystemu i takiego prawdziwego de facto marketplace'u dla całej tej grupy. Z drugiej strony rynki zagraniczne. Jak sobie to wyobrażasz od strony kolejności i ułożenia? Kiedyś o tym akurat rozmawialiśmy, więc też nie chcę wyciągać jakichś elementów z naszej wcześniejszej rozmowy poza kamerą, ale ciekaw jestem, bo to jest interesujące, jaki masz pomysł na to, żeby te różne nogi biznesowe, nazwijmy, no bo to jednak są trochę różne nogi biznesowe, bo one się różnią i rynkiem, i usługą, i produktem, i odbiorcami de facto w ramach ekosystemu. Jak zamierzasz zarządzać tym i co uważasz będzie krytyczne w osiągnięciu twoich celów? To na pytanie, co będzie krytyczne, to chyba... bo to są ciągle jakieś moje tezy odnośnie przyszłości. To, że jesteśmy w stanie dostarczać software w takiej cenie, który rozwiązuje takie problemy, że to działa, to już jakby wiemy i to sobie skalujemy. I teraz patrząc na tą długofalową wizję, no tam ona oczywiście, że jest jakimś takim monolitem, o którym opowiedzieliśmy, natomiast ona się składa z całej masy różnych tez, nie? Choćby z takiej jednej, o której mówiliśmy, czyli czy ubezpieczyciel nam zaproponuje dużo lepsze warunki, jeżeli będziemy musieli ubezpieczyć tych lokali tysiące i czy żłobki będą na tyle jakby ufały naszemu brandowi, jako że jesteśmy jakby dostawcą ich software'u, że będą chcieli z tej oferty skorzystać. I takich test tam pewnie jest bardzo dużo i wydaje mi się, że jakby sposobem moim na zarządzanie rozwojem firmy jest to, żeby, i to jest w ogóle coś, jakby taka nasza kultura, jakby kultura testowania, w ogóle inwestowania i czegokolwiek w firmie. Jako, że jesteśmy firmą, która się sama finansuje, jakby wszystko zostało finansowane z naszych środków i jakby kasy od klientów, a nie mieliśmy jakiegoś budżetu do spalenia na marketing, to zawsze jakby działamy w ten sam sposób, czyli wrzucamy 5 zł, robimy coś na bardzo małą skalę, testujemy, patrzymy, czy nasze założenia się sprawdzają i dopiero później tam wchodzimy. I myślę, że jeżeli chodzi o rozwój nowych nóg biznesowych, to zawsze wygląda to w ten sam sposób. Zaczynamy bardzo jakby koszernie, wąsko, bez rozmachu, sprawdzając, czy w takiej mikroskali te nasze założenia odnośnie na przykład potrzeb naszych jakby odbiorców się sprawdzają i dopiero potem tam jakby wchodzimy. Nie? Okay. Wydaje mi się, że to minimalizuje po prostu ryzyko wpadki, a jeżeli finansujesz się sam, no to ta wpadka jest bardzo bolesna i raczej nie chcesz jej doświadczyć. Mm-hmm. A dlaczego samofinansujecie swój biznes? Na samym początku myślę, że nie było wyboru za bardzo. Ja nie tak jak ci wspominałem, LiveKit nie powstawał od razu z wizją na bycie jakby firmą, czy w ogóle jakimś globalnym graczem, który dostarcza tego software'u naprawdę na potęgę, więc zupełnie takich jakby założeń nie było. A później jakoś się okazało, że trochę nie po drodze nam po prostu z funduszami. Nigdy nie mieliśmy jakiegoś założenia, żeby być firmą wartą na przykład ten symboliczny miliard dolarów czy 800 milionów euro i nie bardzo chcemy robić jakąś matematykę po to, żeby być taką firmą. Widzimy też dość dużo patologii, która się wkrada często do organizacji, jak jest za dużo pieniędzy, bo wierzę, że jest jakaś tam efektywność kapitałowa w danym, nie wiem, dziale, no tak, w danej firmie. Jeżeli tego kapitału jest dużo, no to wiadomo, że przedsiębiorcy są przedsiębiorcami, więc ręce są po to, żeby brać, dają, to biorę, wydaję i tak dalej.
A wydaje mi się, że jakby fizyka funduszy VC nie do końca się jakby spina z nami, przynajmniej na razie. Być może zmienimy podejście i stwierdzimy, że będziemy robić taki jakby ultra duży, naprawdę duży biznes, żeby miał wyceny po mnożniku EBIT około $1 miliarda. Natomiast wyceny pod tytułem nierentowna organizacja i mnożymy jakoś rewę, to wiesz, to ja jestem już tutaj, moi doradcy, już jakby, czy jakby osoby, których się radziłem, są trochę z tej starej szkoły i oni wyceniają biznesem mnożnikiem zysku, a nie mnożnikiem przychodów, klientów, growth i tak dalej, nie? Nie chciałbym być, nie chcielibyśmy, bo to jest pewna, wiesz, odpowiedzialność moja względem zespołu czy jakby całej firmy, żeby dobierać to finansowanie w mądry sposób i wydaje mi się, że finansowanie tego funduszami VC na tym etapie teraz było po prostu nierozsądne. Obiecywalibyśmy coś, co nie wiemy, czy dowieziemy, nie wiemy, czy chcemy to dowieść i ten pieniądz mógł się okazać bardzo drogi pod jakby wieloma względami, nie? W pełni cię rozumiem w tym wymiarze, zresztą mieliśmy okazję o tym też pogadać i to jest interesująca perspektywa, bo nieoczywista na poziomie pewnych trendów, powiedzmy biznesowych, które teraz są modne, szczególnie w kategorii software as a service. Równocześnie mnie się to podoba, bo to gdzieś pokazuje, że masz, czy macie też jako zespół jakąś swoją wizję, którą możecie realizować swoimi własnymi ścieżkami, a która do tej pory przynosiła pewne konkretne efekty, więc myślę, że to jest... To nie jest łatwa droga, oczywiście, że na pewno moglibyśmy to robić szybciej, gdybyśmy mieli zewnętrzne finansowanie, bez dwóch zdań. Ja też zawsze o tym aspekcie nie powiedziałem, ale on jest istotny, że ja nie jestem przekonany, że jestem w stanie na przykład już teraz, dzisiaj, zarządzać firmą, która będzie miała 200 osób i będzie payroll miała na poziomie $3 milionów. I wiesz, jakby ja... Większość osób, które bierze tego typu finansowanie, nie zamierza w przeciągu najbliższego roku, dwóch, trzech wymienić siebie na innego menadżera, a mi się wydaje, że jednak aż tak szybko się nie rozwijam jako menadżer, jako nie wiem, choćby no, nazwijmy to jako menadżer, nie? Czy osoba zarządzająca biznesem. Wydaje mi się, że mój rozwój nie jest na tyle szybki, żebym był w stanie tak szybko, skokowo zwiększać skalę organizacji, skalę biznesu i tak dalej. Bo błędy, które teraz popełniam, kosztują kilkadziesiąt tysięcy, a wtedy by kosztowały kilkaset albo miliony. I pytanie, czy by było, kiedy by się skończyła na to gotówka, nie? No tak. To jest takie, jakby, wydaje mi się, że taka popularna analogia, czy taki przykład tego, o czym mówię, jest to, jak dzieciaki mam myśli, ludzi w moim wieku, jako pierwszy samochód mieliby kupić sobie Ferrari. No, mogliby sobie zrobić dużo więcej krzywdy. Zresztą wydaje mi się, że gdybyśmy mieli się teraz ścigać gdzieś na mieście z punktu A do B i ty byś dostał McLarena, a ja bym dostał, nie wiem, jakieś takie, wiesz, Golfa, GTI czy coś takiego, to mógłby być trochę szybszy od ciebie. Bo ja bym po prostu mógł tym, co mam, jechać bardzo jakby ostro i efektywnie, a ty gdybyś mocniej przycisnął na jakimś zakręcie, to byś skończył pewnie na słupie, nie? Bo Ferrari jest świetnym samochodem w rękach bardzo doświadczonego kierowcy, który umie tym jeździć, a w rękach amatora no, może być śmiertelną zabawką, nie? No, ale myślę, że ta analogia jest dosyć trafna, nie? W sensie, bo myślę, że na przykład kolejny biznes, który bym rozwijał, na pewno bym nie rozwijał tak organicznie jak do tej pory, ale to wynika z tego, że już nie mam jakby interesu, potrzeby, czasu ani ochoty przechodzić tych etapów i od razu bym jakby zaczął z punktu, z którego skończyłem jakby biznes, nie? Jeżeli chodzi o możliwości jakby kapitałowe i tak dalej. Nie wyobrażam sobie wracania do programowania produktu od zera. W sensie jakby nie bardzo lubię programowanie jako dziedzinę, natomiast byłoby to bez sensu, bo są lepsi ode mnie, no nie? A ja jestem lepszy w innych rzeczach. I kolejny biznes być może na przykład od razu, jeżeli LifeKida doprowadzę faktycznie do takiego, wiesz, jakby etapu bardzo jakby silnego gracza na rynku europejskim, powiedzmy, nie wiem, 20 milionów euro przychodu, to następny biznes być może od razu będę zaczynał w ten sposób. Ale to jakby wynika z tej mojej dojrzałości menedżerskiej, którą mam nadzieję, że wtedy będę miał, że będę w stanie efektywnie takimi budżetami i takim rozmachem zarządzić. Mhm. A co robisz, kiedy nie pracujesz, nie prowadzisz biznesu? Czy wychodzisz czasem z pracy, czy jesteś w niej cały czas, czy masz jakieś inne rzeczy w życiu?
Wiesz, pewnie mało popularna, w sensie w trendzie work-life balance i tak dalej, to nie zawsze być super, ale generalnie ja lubię swoją pracę i to jest jakby, wypełnia mnie maksymalnie, nie? Oczywiście, że nie wiem, w wolnym czasie gram w tenisa, staram się, żeby to było dość regularnie, żeby dwa razy w tygodniu na korcie się pojawić, ale jakby praca to jest, myślę, 90% mojego życia i w tym momencie, tak nie było tak wcześniej, był na przykład epizod, że przez 6 lat główną rzeczą, którą się zajmowałem w życiu, była siatkówka. Grałem w siatkówkę halową, potem plażową i to był jakby, to był mój cały świat. Natomiast teraz nie jestem osobą, która, wiesz, ma 20 różnych hobby i generalnie wychodzi o 16 i zajmuje się wędkarstwem, potem, nie wiem, rzemieślnictwem metalowym. Nie, ja w tym momencie zajmuję się tym i pochłania mi to maksymalnie. Jestem jakby tą przygodą mega zajarany i lubię się poruszać w międzyczasie, więc stąd tenis czy jakieś inne aktywności fizyczne i czasem sporadycznie, bardzo sporadycznie, pewnie kwartalnie wypadnę weekend, ale nic więcej. A jak radzisz sobie? Co ciekawe, czuję się, tylko to taki mój mały manifest, czuję się z tym maksymalnie dobrze i uważam, że jestem, wiesz, w takim wieku i pozycji, że nie powinno być to uznawane za patologię, a często, może nie bezpośrednio, ale wytykamy się to mi, czy osobom mi podobnych, nie? No, ja byłbym nieuczciwy, gdybym w jakikolwiek sposób próbował się przyklejać do trendu, który mówi, że to nie jest właściwa metoda wydatkowania czasu, bo jak byłem w twoim wieku, nie robiłem nic innego, dosłownie poza pracą i wcale tego nie żałuję. Uważam, że to był świetny czas, w którym maksymalizowałem wykorzystanie tego czasu i ten potencjał, jak miałem tę energię. Też myślę, że ta energia się zmienia na przestrzeni lat i warto ją konsumować wtedy, kiedy ona jest i żeby budować dźwignię, więc ja to w pełni rozumiem. Ciekawi mnie, jak sobie radzisz w tej sytuacji z odpowiedzialnością, ze stresem, z tymi napięciami, które no, rodzą się naturalnie, kiedy masz odpowiedzialność za zespół, za biznes, za klientów. Jasne. Ja mam generalnie zawsze wszystko, to jest też chyba taki kawał firmowy, w sensie, jeżeli byś popytał menedżerów, ja mam zawsze na wszystko Excela, wszystko jest policzone, worst case scenario też, więc jakby nie mam jakichś takich skrajnych stresów na co dzień, ponieważ staram się wszystko planować i mieć wszystko policzone na tyle jakby dokładnie, żeby mieć gdzieś tam poustawione tak zwane stop lossy, nie? Czyli po prostu momenty, w których muszę zacząć się martwić o to, co będzie dalej. No i wtedy zazwyczaj, może jakby tak abstrakcyjnie, ale jeżeli rynek niemiecki nie byłby dobrym pomysłem, to prawdopodobnie po jakimś tam czasie byśmy go zamknęli. Już tak modelowo mówiąc, bo akurat rynek niemiecki rozwijamy w zupełnie inny sposób i nie musimy tego robić, bo robi to jakby nasz lokalny wspólnik, więc jakby nie chodzi akurat o ten case, ale nie mam tego typu stresów, nie? Oczywiście, że nie wiem, choćby na świeżo mówiąc, sytuacja koronawirusowa, akurat to nam tego nie miałem w Excelu pod żadnym względem, a moja branża dostała w pierwszej fazie dość mocno, w sensie mam na myśli moi klienci, żłobki i przedszkola. Ale czy mam na to jakiś system? Wydaje mi się, że nie. Mhm. Nie. Czasami myślę, że odchorowuję to, w sensie, że faktycznie być może brak jakiegoś takiego systematycznego, zorganizowanego sposobu typu, miałem różne epizody w życiu medytacyjne, w sensie w tym życiu jakby biznesowo-programistycznym, one zawsze niestety wypalały się po jakimś czasie, nie wiem, z czego to wynika. Z takich nawyków to jedyne, co mi zostało, to że no myję się faktycznie tylko lodowatą wodą, znaczy staram się, bo i to powiem ci, że ma jakiś bliżej niezdefiniowany wpływ na moją produktywność. Nie wiem, z czego to wynika, czy to, że to jest taka ciężka czynność, którą rano trzeba wykonać, i się tego nie chce i potem już jakby idę za ciosem, ale to jest jeden z niewielu z tych wszystkich jakby, wiesz, zwyczajów, który się jakby utrzymał i faktycznie go kontynuuje. Ale tak to nie mam właśnie żadnej medytacji i tak dalej. Staram się tylko nawet w ciężkich okresach, dlatego jakby systematycznie mam to zaplanowane, aktywność fizyczną, nie? Czyli w tym momencie to jest na przykład tenis, bo dostarczam jeszcze frajdy. No bo to jest gra, jakby nie patrzeć. Mhm. Ciekawe z tym rytuałem porannym, że jakaś rzecz, którą po prostu już dokonałeś i może to cię odpala na cały dzień. Ja też zauważam, że u mnie na przykład te poranne rytuały, one ewoluują, czyli w
jakimś okresie to będzie po prostu typowa medytacja, potem to będzie robienie notatek, potem to będzie jeszcze co innego, ale fajne jest to też, że masz jakiś taki element, który gdzieś cię odpala rano i który buduje pewną strukturę i wiesz, to jest okej, to jest start dnia. Czyli biorąc pod uwagę to, że ustaliliśmy, że praca to jest dla mnie najważniejsza rzecz w tym momencie, czy rozwój firmy, to taka standaryzacja czy rytualizacja wszystkiego dookoła jest u mnie na przykład potrzebna. Ja muszę, to mi pozwala się skupić. Ja na przykład na co dzień chodzę w jednym typie ubrań. Dzisiaj jest zimno, więc trafiłeś na wersję długą, czyli to jest czarny golf, a na co dzień to jest czarny t-shirt. Tak samo jeżeli chodzi o nie wiem, jakby to powiedzieć tak ładnie po polsku, ale sleep schedule. Mhm. Mega ważna rzecz, przynajmniej w moim wypadku, żebym szedł spać o tej samej godzinie, wstawał o tej samej. Mhm. U mnie akurat wypadło, że to jest, że wstaję jakoś tam czwarta, piąta. Nie z powodu, że wiesz, że to jest jakieś tam wskazujące na ciężko pracujący charakter, bo ja na przykład do 21 już będę powoli się kładł do łóżka i naprawdę nie chcę mi się nic zrobić. Nikt nie może liczyć, że skończę jakąś rzecz o 22, 3. Po prostu mam chronotyp ranny, nie? I taka do bólu jakby standaryzacja, spowodowanie, że nie muszę się martwić i zastanawiać nad zupełnie nad tymi wszystkimi aspektami, powoduje, że jakoś mam więcej energii na to, żeby choćby z tymi problemami, na które nie mam jakiegoś, wiesz, jakby konkretnego sposobu radzić. Mhm. A jaka jest taka jedna rzecz związana z biznesem, która twoim zdaniem jest albo mitem powtarzanym przez wszystkich, albo może jakąś prawdą, którą ty uważasz, tak, z mojego doświadczenia i z moich obserwacji, to jest coś, co naprawdę, naprawdę działa. O, to może jedna rzecz. Pracuj tam mądrze, a nie ciężko i tak dalej, ale wydaje mi się, że jakby bez roboczego dzisiaj się nie obędzie, nie? I naprawdę, oczywiście nie jestem jakby zwolennikiem, wiesz, siedzenia całymi dniami i przeglądaniem maila i potrafię odróżnić produktywną pracę, a nieproduktywną i nie ma sensu tego jakby przeciągać w nieskończoność, ale wydaje mi się, że ludzie nie doceniają roboczo godzin. Tego, co naprawdę można zrobić, wkładając bardzo dużo czasu. Nie wszystkie czynności, nie każda aktywność potrzebuje tyle samo staminy, skupienia i może sobie tak sensownie rozplanować czas w życiu, że przykładowo w technikum miałem zajęcia w szkole, potem szedłem na 8 godzin do pracy jako programista, a potem jeszcze robiłem swój projekt. To był taki dość szalony okres, bo przez pół roku myślę, że spałem po 3-4 godziny dziennie, co też się pewnie potem odbiło, ale wiesz, naprawdę wydaje mi się, że wtedy przez to pół roku, rok byłem w stanie wskoczyć na kilka leveli wyżej, co zajęłoby mi bardzo długo, jeżeli miałbym to robić tak cudzysłów normalnie, ale przez to, że to skondensowałem i faktycznie nadrobiłem roboczo godzinami, to dało się to zrobić szybciej. I jasne, nie byłem ultra efektywny w szkole, nie byłem, jeżeli na przykład wiedziałem, że dzień zaczyna się jakimś spotkaniem, to wtedy mogłem być trochę niewyspany. Jak robiłem, planowałem to, kiedy będę pracował nad swoim projektem, to też wiedziałem, że na przykład będę robił dosyć proste rzeczy, to mogę to zrobić na koniec, a nie na początku dnia. Że jakby nie każda, wiesz, aktywność wymaga takiego pełnego jakby skupienia, przez co można naprawdę roboczo godzinami nadrobić. No, bardzo ciekawe. A wiesz, często się mówi, że nie ma sensu pracować jakby długo, tylko mądrze i ja się z tym w pełni zgadzam, tylko są czynności, do których nie musisz, możesz pracować mądrze do oporu, że tak się wyrażę, a potem robić masę jakby rzeczy, które i tak muszą zostać zrobione, a nie zasługują na ciebie w pełnej jakby okazałości, nie? Mm-hmm. No faktycznie, myślę, że to jest ciekawa perspektywa, no i też tu efekt procenta składanego działa, to znaczy, że jeżeli każdego dnia przesuniesz się o 30% dalej niż kto inny, no to w pewnej perspektywie będzie trudno cię dogonić. Tak, wydaje mi się, że taka etyka pracy w ogóle została mi ze sportu, a propos rzeczy, z którymi się zgadzam, nie zgadzam, to jeszcze jedno, taki manifest. Uważam, że jakby ja się osobiście nie zgadzam, oczywiście nie krytykując tych osób, ale połowiczne zaangażowanie nie ma sensu. Jakby ja wierzę tylko w jakby takie 100% zaangażowanie w danym czasie, jeżeli chcemy osiągać jakby sensowne rezultaty.
Nie, mam na myśli też nawet, wiesz, takie miękkie rzeczy, sensowne rezultaty, to znaczy na przykład dobrze wychować swoje dziecko. Jakby nie mam zamiaru bawić się w półśrodki, rozwijać firmę na połowę wychowywać dziecko, wiesz, na 50%, nie wiem, dbać o swoją, nie wiem, sylwetkę, czy, w sensie, no dobra, to jest akurat dość głupi przykład, bo o swoją sylwetkę czy zdrowie warto dbać cały czas, ale generalnie uważam, że połowiczne rezultaty, połowiczne zaangażowanie daje dużo mniej niż połowiczne rezultaty, a stuprocentowe zaangażowanie dużo, dużo jakby wyższe rezultaty niż jakby dwa razy 50%. No tak, ja bym to pewnie ze swojej perspektywy obrócił i powiedział, możesz mieć tylko jeden priorytet w danym momencie i tylko ta jedna rzecz, która jest priorytetowa, będzie może być zrealizowana w sposób ponadprzeciętny, a wszystkie inne jesteś w stanie w danym okresie życia realizować w sposób raczej przeciętny, na pewno nie możesz oczekiwać ponadprzeciętnych rezultatów, więc jakby można je robić dobrze, to nie oznacza, że nie można robić dobrze kilku rzeczy, ale ponadprzeciętnie na pewno. Nie? No, jakby na wszystko jest czas w życiu. Dywersyfikować, nie wiem, choćby portfel aktywów też warto, ale może nie jak masz 20 tysięcy złotych, nie? Bo to nie ma za bardzo sensu. I podobnie, jeżeli chodzi o priorytety. Teraz tak. Jakby potrzebuję dość dużych rezultatów, więc priorytet będzie jeden przez długi czas. Jeżeli będę miał, będę w innej sytuacji życiowej i będę mógł sobie pozwolić na to, żeby troszeczkę mniejszych rezultatów w różnych dziedzinach oczekiwać, to sytuacja się zmieni. Jakiej jednej rzeczy na koniec tej rozmowy powinien życzyć ci nasz słuchacz i ja, i co byłoby dla ciebie takim urzeczywistnieniem twoich oczekiwań? Ja bym chciał tylko tak naprawdę zdrowia. To jest jedyna rzecz. Taka trywialna, to się z czasem zaczyna doceniać, ale zdrowia psychicznego i fizycznego. Jakby wszystkie przeciwności, wiesz, losu, problemy, błędy, to wszystko jest do zrobienia. Ale musisz mieć chociażby do tego dobre nastawienie psychiczne. Ja ostatnio wyjechałem na taki 4-dniowy urlop, pierwszy raz od nie pamiętam kiedy. Znaczy nie, no w sensie, że wiesz, od roku czy coś takiego. I to jest niesamowite, jak dwa dni po prostu leżenia, niepracowania zmieniło moje podejście w ogóle emocjonalne do jakiegoś problemu. Wiesz, coś, co było dla mnie naprawdę zmorą, w sensie jak wracało to na moje biurko albo na mojej to-do liście wchodziło, to po prostu przytłaczało mnie to i powodowało, że wiesz, naprawdę mi się nie chciało i byłem jakby okropny. Ale wystarczyło troszeczkę po prostu, wiesz, złapać do tego dystans i takie zdrowsze podejście i nagle jest to normalny problem, który można rozwiązać jak każdą inną sprawę. I to chłodne, takie pełne entuzjazmu podejście to jest coś, co i pełną jakby możliwość do pracy, czyli mam się zdrowie, to jest coś, co chciałbym jak najdłużej utrzymać. Wydaje mi się, że to jest, wiesz, jakby wszystko inne w moich rękach, nie? Tak, jeszcze komentując, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Też to jest pewien paradoks, w którym ta sytuacja, w której mówisz, że nabrałeś dystansu i się poczułeś lepiej, że to jest taki ciekawy paradoks, w którym bardzo chcemy, jak bardzo chcemy i na czymś się nam bardzo zależy, to trudno jest nam się od tego odsunąć, a jak się od tego nie odsuniemy, to nie możemy na to spojrzeć z perspektywy i przez to jesteśmy tak emocjonalnie przywiązani do efektów, że zaczyna nas to frustrować. Ja to też widzę w pracy twórczej, że jak jest jakiś bardzo twardy deadline czasem, albo na przykład wiem, że w cudzysłowie muszę coś zrobić, bo to na przykład zaplanowałem, no to potrafi zrujnować w ogóle kreatywność, tak? No bo ta kreatywność, ta perspektywa wymaga też perspektywy, więc to jest trochę poboczne dla samego zdrowia, o którym mówiłeś, ale dla tego przykładu urlopu bardzo mi się przyspieszy. Perspektywa jest bardzo ważna, bo siedząc na co dzień dlatego też warto w ogóle rozmawiać z innymi ludźmi, nie? Bo nagle się okazuje, że my tak siedzimy głęboko w tych swoich biznesach i tak to wszystko z bliska obserwujemy i nie widzimy za bardzo nic poza tym, że nam się to może wydawać jedyną słuszną drogą, jedynym modelem zachowań, jaki możemy mieć, a wiesz, ktoś siedzi sobie tak z boku właśnie z perspektywy i popatrzy i chłodno może powiedzieć, jak to rozwiązać, nie? Nie ma problemu. No to życzę ci w imieniu swoim i wszystkich słuchaczy tego zdrowia. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać na koniec? Nie, myślę, że żadnej złotej sentencji nie będzie na koniec. Dzięki w takim razie, Kuba. Naprawdę ciekawa rozmowa i powodzenia w dalszej drodze. Dzięki. Cześć.